Zawsze, gdy pojawia się jakaś nowość w świecie kryptowalut, staram Was się o tym informować na bieżąco. Wprawdzie platforma, o której dzisiaj będę mówił, MM Finance, jest nam bliżej znana. Używaliśmy ją od dłuższego czasu na sieci Kronos. Natomiast nowością tutaj jest to, że przenosi się ona również na sieć Polygon. Zaczynajmy. Ale zanim przejdziemy do nagrania, oczywiście chciałbym Was powitać na kanale Kryptopodróże. Mam na imię Dominik i na tym kanale głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym. Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Jako że na moim kanale każdego dnia pojawiają się nowe osoby, które interesują się światem kryptowalut, postanowiłem przypomnieć o tym, czym w ogóle jest MM Finance, o którym mówiłem pierwszy raz 7 miesięcy temu w filmie MM Finance od A do Z. Polecam Wam w wolnej chwili zobaczyć sobie również to nagranie, bo tam wytłumaczyłem Wam od A do Z, jak używa się platformy MM Finance, a dokładnie giełdy DEX, zdecentralizowanej giełdy, na której możemy wymieniać swoje kryptowaluty, możemy stakeować, farmić, możemy korzystać z Launchpada, możemy również kupować NFT tego projektu, a wszystko to jest zbudowane oczywiście na sieci Kronos. Ja Wam oczywiście ten film podlinkuję w opisie tego nagrania, tak abyście mieli do niego dostęp w każdym momencie, a my teraz przejdźmy do tego, o czym jest to nagranie, czyli o informacji, która pojawiła się całkiem niedawno, że MM Finance, który jest zbudowany na Kronosie, planuje również powielić ten sukces, który odniósł tutaj na sieci Polygon. Sam DEX, sama platforma MM Finance wygląda identycznie, jeżeli chodzi o Kronos oraz Polygon. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj te same zakładki, Trade, gdzie możemy zamieniać nasze tokeny, mamy Liquidity, gdzie możemy dodawać pulę płynności, mamy również MOS, gdzie możemy przenosić z jednej sieci, przykładowo z Kronos na BSC czy też Polygon, mamy zakładkę Earn, gdzie mamy farmy oraz staking, mamy Launchpad, mamy możliwość również polecać tą platformę, no i różne analizy. Jest dokładnie to samo, co było na sieci Kronos, więc tutaj za bardzo nie muszę o tym wspominać. Jedynie, tak jak mówiłem, odsyłam Was do filmu, do nagrania, którym tłumaczę, jak korzystać z tej platformy na sieci Kronos. Jest to to samo, więc tutaj nie będziecie mieć z tym problemu, jeżeli będziecie oczywiście chcieli używać MM Finance na sieci Polygon. I link do tej platformy oczywiście znajdziecie w opisie tego nagrania. Pamiętajcie, aby uważać na podrobione strony, nie wchodzić, nie wyszukiwać takich platform, przykładowo u wujka Google, ponieważ możecie trafić na oszukaną stronę. Za chwilę Wam opowiem o tym, dlaczego twórcy MM Finance zdecydowali się również przenieść tą platformę na Polygon. Natomiast w pierwszej kolejności, aby móc używać MM Finance na sieci Polygon, musimy sobie dodać do MetaMaska tą sieć. I jak to robimy? W tym celu przechodzimy sobie na stronę chainlist.org. Ja Wam tą stronę również podlinkuję w opisie tego nagrania i zobaczcie, jest to wspaniała strona. Dodajcie sobie ją do ulubionych, bo jeżeli w przyszłości będziecie chcieli korzystać z innych sieci niż Kronos, Ethereum, Binance Smart Chain czy Polygon, to właśnie na tej stronie znajdziecie wszystkie inne sieci, które można dodać sobie fajnie i łatwo, co jest najważniejsze, do portfela MetaMask. Oczywiście taki portfel musicie mieć zainstalowany na dowolnej sieci, tutaj nie ma znaczenia. Jeżeli nie macie jeszcze portfela MetaMask, to w górnym prawym rogu zostawię Wam link do filmu, w którym pokazuję Wam krok po kroku, jak taki portfel zainstalować oraz używać. No i co robimy dalej? Oczywiście klikamy sobie Connect Wallet, sprawdzamy, czy na pewno to konto chcemy podłączyć. Ja mam tutaj testowe konto, klikamy dalej, a następnie klikam podłącz. No i teraz, jak już taki portfel mamy do tej strony podłączony, możemy bez problemu dodać sobie kolejną sieć, w tym przypadku Polygon. Szukamy Polygon i klikamy Add to MetaMask. Zobaczcie, jakie to jest banalnie proste. Wyświetlają nam się wszystkie informacje, które zostaną dodane do tego portfela. Nie musimy tego robić ręcznie, tak jak poprzednio. Klikamy Approve, Switch Network. I tak naprawdę teraz mamy już na naszym portfelu sieć Polygon. I tak samo możemy robić z każdą inną, więc sobie zapamiętajcie, zapiszcie tą stronę, tak jak mówiłem, bo jest to niesamowite ułatwienie. Już nic nie musimy robić ręcznie. Dobrze, że w końcu ktoś na to wpadł, aby robić to w ten sposób. No i co teraz? Jak już mamy dodaną sieć Polygon do naszego portfela MetaMask, klikamy w link, który znajduje się w opisie tego nagrania, MM Finance na Polygon. Otworzy Wam się taka strona, klikamy Connect Wallet, MetaMask, no i podłączamy sobie portfel do tej strony. Jeszcze raz to powtórzę, chyba będę to robił za każdym razem, kiedy tego typu filmy będę nagrywał. Pamiętajcie, aby tych stron nie wyszukiwać w Google, ponieważ może być tak, że po prostu podrobiona, oszukana strona będzie tak wypozycjonowana, że wyświetli Wam się jako pierwsza. Wy nie zwrócicie uwagi na adres, wejdziecie na taką stronę, no i co się później stanie? Podłączając Wasz portfel MetaMask, możecie po prostu dać do niego dostęp oszustom, a oni skradną zawartość Waszego portfela. Więc zawsze zwracajcie na to uwagę, na jaką stronę wchodzicie i do których stron podłączacie swoje portfele. Dobra, koniec już ostrzeżeń, teraz kolejny krok jest to oczywiście przelanie sobie tutaj na nasz portfel kryptowaluty Matic, możecie to zrobić przykładowo z giełdy Binance, link do tej giełdy również zostaje Wam w opisie tego nagrania, przy okazji daje on Wam zniżkę 10% na korzystanie z tej giełdy, jeżeli jeszcze nie macie konta na niej, a jest to jedna z największych giełd na świecie, więc myślę, że warto tutaj się pojawić. No i z tej giełdy właśnie przesyłacie sobie tutaj na ten portfel tokeny Matic, Polygon, wystarczy kliknąć sobie w tym miejscu, skopiować adres i właśnie na ten adres wysyłamy z giełdy Binance lub innej tokeny Matic. Jak
one już Wam tutaj dojdą, to tak naprawdę od tego momentu będziecie mogli używać MM Finance na sieci Polygon, bo to właśnie za pomocą tego tokena opłacamy fee na tej platformie, na tym DEX-ie. Na Kronosie, jak pamiętacie, było to CRO, tutaj jest to Matic, to jest duża różnica. No i teraz sprawdźmy, dlaczego w ogóle twórcy MM Finance zdecydowali się na taki krok. Mamy tutaj opis, ja Wam również podlinkuję tą stronę w opisie tego nagrania. Zespół MM Finance stara się rozszerzyć ekosystem MMF na łańcuch Polygon. Dzięki temu mamy nadzieję powiększyć całą rodzinę MM, podwajając naszą liczbę. Obecnie posiadamy ponad 17,6 miliarda USD w obrocie na naszym MM Finance na sieci Kronos, co czyni ich jednym z najlepszych inwestorów w całej przestrzeni kryptowalut. Planujemy powtórzyć ten sukces na sieci Polygon. Ten krok, czyli przejście również na sieć Polygon, był jednym z ich kluczowych kamieni milowych w roadmap, który starannie przygotowywali i opracowywali, aby upewnić się, że nikt na tym nie ucierpi. Tutaj macie jeszcze inne artykuły, możecie się z nimi w wolnej chwili zapoznać, a Was do tego nawet nakłaniam. Natomiast ja teraz w tym nagraniu przejdę do tokenomii, która pojawi się na Polygon, bo to, co jest najważniejsze, musicie mieć świadomość tego, że token MM, który mamy na sieci Kronos, nie będzie tym samym tokenem, który będzie na sieci Polygon. Pojawi się całkiem nowy token, którego całkowita podaż to jest 500 milionów. Tutaj jest podane również, jak to będzie podzielone. 1% tych tokenów, czyli 5 milionów MMF, pojawi się w Launchpadzie, o którym za chwilę więcej powiemy. 1%, czyli kolejne 5 milionów, pojawi się na platformie jako płynność po uruchomieniu, tak aby każdy mógł sobie te tokeny zamienić. 5%, czyli 25 milionów tokenów, zostanie przydzielone użytkownikom Kronos. 8%, czyli 40 milionów tych tokenów, zostanie przeznaczone na rozwój, partnerstwa, marketing, działania promocyjne itd. itd. I co ważne, te tokeny będą odblokowywane partiami przez następne 8 miesięcy. Pozostałe 85% tokenów, czyli 425 milionów, zostanie przydzielone członkom społeczności MMF w farmach oraz stakingu. Czyli po prostu stakując, farmiąc, będziemy mogli te tokeny wydobywać tak samo, jak to robimy na sieci Kronos. I teraz, jak można nabyć te tokeny? Ja Was oczywiście tym nagraniem nie chcę nakłaniać do tego, abyście kupowali te tokeny. Ba, mało tego, ja Wam nawet nie powiem, co ja zamierzam zrobić. Czy będę brał w tym udział, czy też nie. Ponieważ nie chcę wpłynąć na Waszą decyzję, czy to na nie, czy to na tak, żeby potem mi nikt nie mówił, że jestem naganiaczem. Naganiam na tą czy inną platformę, czy też zniechęcam do takiej czy innej platformy. Ja o mojej decyzji powiadomię Was po zakończeniu tego launchpada. Natomiast jedno, co mogę Wam na pewno powiedzieć, zamierzam korzystać z farm oraz stakingu na tej platformie, ponieważ uważam, że na początku będzie można fajnie skorzystać sobie tutaj właśnie na tych procentach. Tak samo jak to było na sieci Kronos, jeżeli chodzi o tą platformę. Oczywiście akceptując i znając ryzyko, jakie się z tym wiąże, że mogę stracić 100% swojego kapitału, jeżeli okazałoby się, że twórcy tej platformy mają złe intencje, że po tym launchpadzie, który się tutaj pojawił, chcą się zawinąć, no to po prostu jestem przygotowany na to, że mogę stracić swoje środki. Miejcie również to na uwadze. Tutaj nie ma żadnych gwarancji i również jest tutaj ogromne ryzyko. Jak dobrze wiecie, z platformy MM Finance na sieci Kronos wciąż korzystam. Mam tam swoje pule, mam tam swoje stakingi. Nie zrezygnowałem z nich. Oczywiście na samym tokenie bardzo zarobiłem, ponieważ kupowałem go, jak pamiętacie, za około 0,30-0,35 centów, następnie sprzedałem praktycznie na górce, udało mi się, to był fart, nie ukrywam tego, ale przy dolarze 60 chyba 5 albo 8 wychodziłem, realizując wspaniałe zyski. Tutaj nie wiem, czy będzie podobnie, ponieważ tamten okres był to okres hossy, praktycznie jej szczyt. Tutaj mamy, w mojej opinii przynajmniej, bessę, dlatego na takie wzrosty się nie nastawiam, ale z farm, tak jak mówię, zamierzam korzystać, bo na początku na pewno będzie tu duży procent. Dodałem sobie tutaj również na próbę płynność, obecnie jest to warte $176, wrap Matic do USDT. Jeżeli chodzi o te procenty, które w tym momencie są kosmiczne, one na pewno ulegną zmianie wraz z tym, jak kapitał będzie tutaj napływał, te procenty będą maleć, ale to jest normalne. Mam nadzieję, że jesteście tego świadomi. Mało tego, polecam Wam również obejrzeć film, który znajduje się w górnym prawym rogu o nietrwałej stracie. Tam tłumaczyłem, na czym to polega, dlaczego na farmach istnieje takie pojęcie jak nietrwała strata i jak my tracimy lub zyskujemy kapitał, korzystając z farm. Obejrzyjcie to nagranie, bo myślę, że jest ważne dla każdej początkującej osoby w świecie kryptowalut. Także podsumuję jeszcze raz, z farm, jak i ze stakingu będę korzystał, natomiast to, czy wezmę udział w launchpadzie, zostawiam tylko i wyłącznie dla siebie. Nie chcę Was ani zniechęcić, ani nakłonić do tego, abyście brali w tym udział. Decyzję pozostawiam Wam. A wszystko startuje za 1 dzień i 4 godziny. Tak jak wspomniałem, pula to jest 5 milionów tokenów MMF i można te tokeny nabyć za cenę 0,2 USDC. Cały launchpad będzie trwał 24 godziny. Startuje 12 sierpnia o godzinie 13 UTC, a kończy się dzień później o tej samej godzinie. Tak jak Wam już mówiłem, można zakupić tokeny za USDC, a więc będziecie potrzebowali również na swoim portfelu MetaMask tokeny USDC. Możecie również przesłać je z giełdy Binance po sieci oczywiście Polygon. Także bardzo ważne jest, abyście wybrali sobie USDC, kliknęli wypłata. Oczywiście adres kopiujcie z portfela MetaMask, klejacie w tym miejscu, no i sieć wybieracie tutaj Matic Polygon, ok? Nie BSC, nie Ethereum, tylko Matic Polygon, ponieważ jeżeli wybierzecie inną, to na Wasz portfel MetaMask te tokeny nie dojdą. No i tak naprawdę, mając tokeny Matic,
które będziecie potrzebować na opłaty, na zatwierdzanie transakcji oraz USDC, możecie wziąć udział w tym launchpadzie. Ja Wam, tak jak mówię, nie mówię, czy biorę udział, czy nie. Jeżeli jesteście na grupie telegramowej Kryptopodróże, do których link macie w opisie tego nagrania, to na pewno wiecie, jaką podjąłem decyzję. Jedyne, co mogę jeszcze raz powtórzę powiedzieć, jest to, że będę korzystał z farm oraz stakingu. No a w przyszłości na tym kanale na pewno pojawią się kolejne filmy, kolejne nagrania o platformie MM Finance na Polygon. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy myślicie o tym ruchu. Czy zamierzacie korzystać z tego launchpada, czy zamierzacie korzystać z MM Finance na sieci Polygon. DEX na sieci Kronos dał zarobić wielu osobom, ale też wiele osób było takich, które niestety kupowało te tokeny na górce, zakładało farmy na górce, kiedy te wszystkie kryptowaluty, tokeny w czasie hossy notowało swoje ATH, no a później oczywiście widzieliśmy, co się stało. Większość tokenów spadło po 80-90%, no i duża część osób niestety zniechęciła się do MM Finance, do innych platform, do stakingu, do farmingu, ponieważ widząc takie spadki, a będąc nową osobą, po prostu nie była na to gotowa. Czy tu będzie inaczej? Trudno mi powiedzieć. Jeżeli chodzi o sam ruch i przejście MM Finance z sieci Kronos na Polygon, to znaczy nie przejście, tylko otworzenie nowej platformy, nowego DEXa na nowej sieci, w mojej opinii jest to dobry ruch, ponieważ jeżeli faktycznie twórcy MM Finance mają dobre intencje i chcą rozwijać platformę na nowej sieci, na Polygon, no to wszystkie projekty, które są budowane właśnie na Polygonie, będą mogły również tutaj w tym launchpadzie się pojawiać i daje to na pewno dużo większe możliwości niż tylko działanie na jednej sieci, jaką jest sieć Kronos. Natomiast jedyne, co mi się nie podoba, jest to oczywiście stworzenie nowego tokena MMM, który będzie śmigał tylko i wyłącznie po Polygonie. Kolejny MMF będzie na Kronosie. To mi się osobiście nie podoba. Wprawdzie mamy dostać jakiegoś airdropa. Nie wiem, na jakich zasadach, kto dostanie te tokeny, jak zostaną rozdzielone. Jednak tak czy inaczej jest to coś, co średnio mi się tutaj spodobało. Jeszcze tylko na koniec ważna informacja. Wszystkie środki, które zostaną pozyskane w tym launchpadzie przez MM Finance, zostaną przeznaczone w 100% na utworzenie puli płynności MMF do USDC. Czekajcie, ja tylko zmienię język, żeby Was to nie wprowadzało w błąd. O! Zobaczcie, 100% tych środków będzie przeznaczone na parę MMF do USDC, tak aby ta płynność była zapewniona już od samego początku, aby osoby, które przykładowo zdecydują się na zakup MMF w tym launchpadzie, mogły je sprzedać z ewentualnym zyskiem. Oczywiście token również może po sprzedaży spaść, trzeba mieć tę świadomość, no ale taka płynność tak czy inaczej będzie zapewniona. Tak więc jeżeli chcecie, korzystajcie, jeżeli nie, zapomnijcie o temacie, w każdym razie informacje Wam przekazałem. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było pomocne, było wartościowe. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę, a ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej!